Pierwsze spotkanie z firmą Workshop było... Z kim? Tak dawno, że absolutnie nie pamiętam. Patryk miał wtedy, nie wiem, z 15 lat pewnie. Pamiętam, że to był kwiecień, siedziałam na schodach. Siedziałem wtedy na działce, piłem piwko. I udawało mi się, że spoko gości, fajny produkt może być. W jakimś bardziej wilczku albo cubie, w jakimś słoiku z kostkami coś wyhaczyłem, więc lata temu. Tylko 2013 dostałam kostkę na wejściu i jakby stąd wiem, że istnieje Workshop. To moje pierwsze spotkanie z Workshopem, jak jeszcze nie był z Workshopem, to było spotkanie z Patrykiem, który kiedyś razem z mamą wszedł do mojego sklepu i jak gdyby zaproponował robienie pewnego rodzaju odlewów, które jeszcze wtedy nie były kośćmi, ale były pięknymi rzeczami na makiety. To była moja rozmowa kwalifikacyjna z Magdą. Była mega konkretna i też w jakiś sposób inspirująca. Pierwszy, który pamiętam, to dostałem gdzieś tam w okolicach 2007-2008 kostki workshopowe, foresty, piękne do tej pory mam. Także to było moje pierwsze zetknięcie się z firmą, z workshopem. Może jeszcze nie stricte z marką Q-Workshop, ale pierwsze spotkanie z naszym produktem to na pewno był któryś z Pyrkonów. Teraz już nie przytoczę, który dokładnie rok. To była bodajże kość customowana we współpracy z Pyrkonem robiona. Pamiętam, jak byłem mały i moja kuzynka pakowała kości. Nie wiedziałem wtedy, że jeszcze patrzę na swoją przyszłą pracę. CV poszło, jakoś się udało. Ulubione wspomnienie z pracy. Było ich tyle, że nie jestem w stanie wybrać. Moje urodziny. No wszyscy mi naprawdę sprawili wspaniałą niespodziankę, bo to były okrągłe 50. urodziny. Może z tego to codziennie jest coś wesołego, co się dzieje. Chyba laser tak. Nawet muzyka, nawet Mariusz zagrał na gitarze. Bardzo przyjemnie wspominam zeszłoroczny piknik, który mieliśmy taki wspólny, to tak firmowo, także to bardzo, bardzo z takich przyjemnych wspomnień to też. Ulubionym wspomnieniem z workshopu jest wyjazd do Essen. Bo wtedy poznałam, jak wyglądają w ogóle targi, ile osób się tym interesuje, jak wyglądają inne kości, inne stoiska, jak ludzie się przebierają, jak się super bawią na takiej imprezie. Na pewno wszystkie po kolei pierwsze wyjazdy na pierwsze targi zagraniczne, czyli Spiel, czyli Gencon, czyli wszystkie PAXy po kolei. Wysyłka na pewno Wiedźmina. Te wszystkie palety, te ilości tych hurtów, to było coś. Ulubione wspomnienie z pracy. No myślę, że ten okres szkoleniowy, gdzie mogłam poznać kości, a gdzie mogłam sobie trochę pograć, poznać ludzi. Dużo mamy ulubionych wspomnień. Ostatnio byliśmy, tutaj wybraliśmy się całą firmą do schroniska dla zwierząt i zrobiliśmy sobie z nimi spacerek. Było bardzo fajnie, chociaż pogoda była okropna. Trochę ich jest, ale ja myślę, że była to wycieczka w góry. Wycieczka firmowa w góry. To jeszcze było na Dąbrowskiego, gdzie Asia kichnęła, a ja w tym ferworze wprowadzania fakturek zamiast powiedzieć na zdrowie powiedziałam fakturkę. I to takie było bardzo zabawne. W tłusty czwartek, jak z Wiktorią poprosiła nas, żebyśmy z Frankiem zaczęli nagrywać rolkę. Jak jemy pączki i było bardzo dużo dubli. Musiałam zjeść chyba 3 pączki, żeby to jakoś wyszło. Ciężko stwierdzić, tutaj każdy dzień jest wyjątkowy, więc praktycznie mógłbym powiedzieć, że każdy dzień staje się coraz lepszy, tym najlepszym wspomnieniem. Moja największa wpadka, jak zamówiłam sobie pudełka do Litera i były białe, a nie tekturowe do kampanii. Dzisiaj żadne. Ja nie popełniam wpadek. Obawiam się, że nie mogę powiedzieć. Nie, takich rzeczy się nie mówi. Za dużo ich nie mam, bo jestem porządnym pracownikiem. To jak kiedyś na targi nie dotarło nic z naszego stoiska, ani stoisko, ani towar. I mieliśmy tylko to, co przywieźliśmy w torbie podręcznej, więc na takim taborecie właściwie, tej wielkości stoliku, wystawiliśmy te rzeczy. Podszedł ktoś z naszej konkurencji, żeby dać taką cenną radę, że może nie wiemy, ale tak się tego nie robi. Złamałem klucz w kiblu. Będąc w środku. Ja jestem chodzącą wpadką. Dużo zapominam rzeczy. I każde moje wpadki, albo zdecydowana większość, wiąże się z moim zapominalstwem i niedbalstwem. Kilka razy, jak pan Dziambor przyjechał, co zrobiłam? No to dziambory tutaj położymy lub następnym razem zamówimy te dziambory.
Miałem puścić newsletter i puściłem newsletter, tylko niestety zostawiłem go w drafcie i newsletter nie poszedł, ale zostanie wysłany dzisiaj, także... No, było to poprawione. Pomyliłam kości początkowo, jak zaczęłam tutaj pracować na pakowaniu, bo w gizełkach pracowałam, czyściłam, przeglądałam, a tutaj zaczęłam pakować, zaczęłam składać kartoniki i to sprawiało trochę problem. Ostatnio na gamie w Kentucky podeszłam do faceta, który stał w kolejce i go zapytałam o jakąś bzdurę zupełnie, przypadkowy facet. A potem się okazało, że to jest jeden z moich klientów i to, którego znam całkiem dobrze, ale tylko mailowo. To ostatnio, jak podpaliłam 20 świeczek i w całym biurze śmierdziało świeczkami. Kiedyś pojechaliśmy na targi zapakowanym samochodem do Bielsko-Białej zamiast do Bielska. Ja mam wrażenie, że jestem jedną wielką kulminacją małych wpadek, to znaczy od momentu, w którym pojechałam na medycynę pracy bez niezbędnych do tego dokumentów, przez sytuację, w której zamówiłam Ubera do pracy, który uciekł z moim jedzeniem i cały czas walczę o odzyskanie tych pieniędzy, po sytuację z dzisiaj, jak przyjechałam do pracy najbardziej nieuszykowanym do tego człowiekiem, dowiedziałam się, że jest wywiad, który był zaplanowany, ale umknął mojej uwadze ten fakt. Nie, no mnóstwo jest wtop, znaczy no każda wtopa prowadzi nas gdzieś do przodu. Mój ulubiony zestaw kości to kości set gremliński. Gremliny. Ostatnio chyba najbardziej psie. Set lamowy, bo był to pierwszy set ze zwierzątkiem i pierwszy set z brokatem. Zestaw psi i koci. Są to niebieskie koty na złoto. Kotki. Koty. Koty i wiedźminy. Geralta. Geralt. To byłaby to Yennefer z serii Witcher Dice. Nautilus Apparatus. Super. Steampunka. Wikingowe, niebieskie, Mjolnir. Harry Potter, Gryffindor. Wydaje mi się, że najbardziej do mojego serca trafiają Halloweenowe, póki co. Ulubiony zestaw kości to oczywiście są metalowe, ktulowe. Albo to będą kocie te Daisy różowe, albo Dice Macabre. Dice Macabre, na pewno. Najbardziej mi się podobają chyba te... Nie wiem, czy dobrze to mówię nazwę, ale to Dance Macabre, w sensie te takie z kośmi, no. Tak. No. Chyba ten set wstążkowy, bo fan miał za sobą fajną po prostu historię. W trzech słowach Q-Workshop. Trudne masz te pytania. Na pewno kości. Kości, kości, kości. Kości, imprezy. Ludzie. Ludzie? Kości? Wyjazdy? Kreatywność? Ludzie? Praca. Przygoda? A to niech będzie oryginalny. Ciekawy. Kurczę, chciałam powiedzieć pracowity, ale jak można nazwać Q-Workshop pracowity, ale no wydaje mi się, że dużo pracujemy i dużo się tu dzieje. Design, pasja i zabawa, bo z tym mi się chyba kojarzy. Ludzie z pasją. Firma dla ludzi. Z tego, co zdążyłem się zorientować, to dość ważnymi wydarzeniami są... Które było ważne w historii firmy? No myślę, że najważniejsze to był ten pomysł pierwszy Patryka. Bo bez tego nic by się nie wydarzyło. No. Historycznie chyba moment, kiedy dostaliśmy pierwsze duże zamówienie dystrybucyjne, czyli moment pierwszego zamówienia z Alliance. Podpisanie i wdrożenie kości Witcherowych. Nie wiem. Tak mi się wydaje, że to dało takiego chyba kopa i fajnie otworzyło perspektywy. Poza przyjęciem mnie do pracy... Myślę. Chyba Witcher jako wielka licencja, którą pozyskaliśmy i ogólnie wszystko to, co się wtedy wydarzyło. Kickstarter, wszystkie rzeczy związane z Witcherem. To na pewno licencja Wiedźmina, która się u nas pojawiła i wszystkie produkty, które się z nią wiążą. No to chyba zbywanie takich fajnych licencji ogólnie jak Harry Potter i Wiedźmin. To chyba jak powstawała promocja w kości Harry Pottera. Było to takie zaskoczenie dla mnie, że coś takiego może powstać, z czym ludzie się zainteresują.
Ciężko wybrać jedno najważniejsze, ale takie jedno z przełomowych, które mi pierwsze przyszło do głowy, to może pierwszy Kickstarter, który się zakończył bardzo dużym sukcesem, który też sprawił, że robiliśmy później ciągle kolejne. Pierwsza obecność na najważniejszych imprezach targowych na świecie z pokazaniem się w ogóle z tym asortymentem. Czyli pewnie jakieś pierwsze obecności na Genconach, na Szpilach, czy na Szpilach pewnie przede wszystkim. No, to tak, to to. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy Kickstarter, bo wtedy zaczęliśmy robić kości metalowe, które nie były zwykłą, odlaną bryłą typowej kostki, tylko to były kości, które miały zdobienia na rankach. Dosyć skomplikowane, to był Pathfinder wtedy, pamiętam. Nie wiem, przejście na wtrysk, jakby zwiększenie bardziej masowości tej produkcji. Pojawienie się wtryskarni w produkcji. Dla mnie dużym wydarzeniem było to, że się przeprowadzamy. Będzie więcej miejsca, że nowe budynki, no to tak jak idzie się pierwszy raz do szkoły i nowe zeszyty, takie fajne wrażenie. Poza tym przychodziłam do Pyst ostatnio, przeprowadzałam się z drukarką, więc tak jakoś to wspominam szczególnie. Dla mnie to chyba pod kątem przeprowadzki, zmiana miejsca i przy chyba takiej jednej wigilii firmowej, z którejś tam z kolei była możliwość zwiedzania tego obiektu. To było takie coś, takie fajne, taką adrenalinkę było czuć, bo to wszystko było tu bez elektryczności. Także w tych ciemnych korytarzach o lampeczkach zwiedzaliśmy i tak chyba wtryskarnia dosyć dała się w pamięć. Tam było dość takie duże stoisko wieszaku i takie pełne kostiumy. To najbardziej utkwiło. Może zestaw kości do samodzielnego pomalowania? Słamp korowe, w sensie różne grzyby, szczury, żaby. Wombatowe kaszustki. Kolorowe, transparentne kostki. Może coś bardziej z motywem księżniczek? No jak gdzieś tam te różowe kolory tak do mnie przemawiają. Maskotki do tego. Hobbit, może Gwiezdne Wojny? Teraz ktoś chyba zaczyna robić gry na podstawie Pratchetta. Fajnie jakbyśmy zrobili kości do tego. Chciałbym, żebyśmy kiedyś zrobili jeszcze jakieś duże licencje, jakieś związane z filmami albo z książkami, bo generalnie bardzo lubię wszystko, co się wiąże z dużymi licencjami. To dla mnie chyba Pokémony. Nawiązać współpracę z firmą, która ma prawo do Blade Runnera albo do Aliena, bo przyjemnie by się pracowało przy tych dwóch uniwersach. No, nie powiem, że bardzo lubię Warhammera, ale to może być raczej ciężkie. Robimy już Book of Dice. Ja bym to rozwinął jszcze bardziej na takiej zasadzie, żeby Book of Dice robiło za etui, gdzie będą wszystkie niezbędne akcesoria dla mistrza gry, powiedzmy. W sensie nie mówię, że muszą tam być w środku te akcesoria, ale takie planszetki różnego rodzaju mogą być magnetyczne. Niektóre firmy już takie robią. Jestem ciekawy, jak u nas by tutaj wyszło. Super, jakbyśmy stworzyli własną grę planszową. No ale jak teraz powiem, że mi się coś marzy, a zajmuję się tym, czym się zajmuję, to de facto zdradzę nasze plany. Ja się staram marzenia produktowe realizować szybciej albo później. Dziękować. Prosić. Nie chcę się przygotować na piątek. Ja nie mogę być tak niedograny, wiesz. Samodyscyplina, to jest u mnie podstawa. Tu sobie patrzysz w kamerę, no. Albo delikatnie nad, nie na mnie. To już się kręci? Malarze holenderscy malowali ludzi starych i pokurczonych. I to są jedne z najpiękniejszych obrazów. To taka mała dygresja. Ostatnie? Pomyliłem pytania, miałem na kartce napisane. Jeszcze raz możesz przeczytać, bo... Szelef na konto wejdzie za wywiadzik, rozumiem. Tak, super. Zgodnie z umową. No bardzo, Zeszłotygodniowa tarta pistacjowa, którą Ola upiekła. Jak pojawia się ciasto w biurze? Liczne ciasta i torty, także podniesienie cukru jak zawsze jest przydatne. Jak pijemy kawkę w kuchni?
Z racji tego, że ja jestem osobą, która lubi gotować, to pewnie życzyłabym sobie kostkę, którą bym sobie brała na początek tygodnia, bym sobie rzucała i co w danym dniu ma być na obiad.